Halo, proszę pani. Tak, do pani mówię. Czy ma pani chwilkę czasu? Jestem mamą Przemka. Mieszkam w tym samym bloku co pani. Nasze dzieci wspólnie bawią się na podwórku. Bardzo się lubią. Chciałam spytać, czy wybrała pani już szkołę, do której będzie uczęszczało państwa dziecko? Fajnie by było, gdyby dzieciaki razem poszły do tej samej klasy. Jest rok 2015. Czujesz się ciężko i ospale. To już ostatnie dni przed rozwiązaniem. Odliczasz czas. I wreszcie nadchodzi ta upragniona chwila. Jest. Twoje najukochańsze maleństwo przyszło na świat. Niewątpliwie najpiękniejsze na świecie. Wzruszasz się. Płyną łzy. Jego przyjście na świat to jedna z pierwszych twoich najważniejszych decyzji dotycząca jego życia. Mija pierwszy miesiąc. Jesteś potwornie zmęczona. Ciągłe wstawanie w nocy dobija cię, ale masz tę moc. Miłość wypełniająca całe twoje ciało daje ci siłę do walki ze zmęczeniem. Mijają kolejne miesiące. Czujesz się jak rozpędzony parowóz, który coraz szybciej pędzi przed siebie. Widzisz jednak jasno określony cel. To dzięki tobie. Tak, dobrze słyszysz. Dzięki tobie twoje dziecko potrafi już siedzieć i raczkować. Jest bardzo żywe. Powoli wstaje na słabych jeszcze nóżkach. Upada. Pomagasz mu wstać, choć plecy bolą. I nagle słyszysz to słowo. Nie dowierzasz. Ze zdwojoną siłą po raz kolejny pomagasz mu wstać. I cierpliwie czekasz, aż znowu powie. Mama. Mijają kolejne 2 lata. Twoje dziecko już nieźle porusza się na nogach. Jego rosnąca ciekawość otaczającego świata powoduje, że ciągle musisz być czujna. Kiedy bawiąc się wkłada do buzi wszystko, co znajdzie pod ręką, albo ściąga rzeczy z półek. I cierpliwa, kiedy powoli uczy się jeść i pić, a wszystko to, co nie trafiło do buzi, znalazło się na kolejnej, dopiero co ubranej przez ciebie koszulce. Jednakże pierwsze proste zdania wypowiedziane przez twoje dziecko napawają cię dumą i wynagradzają ci całe twoje dotychczasowe zmęczenie. I znów mijają kolejne 2 lata. Powoli jest lżej. Plecy, ręce i nogi już tak nie bolą. Twoje dziecko jest coraz bardziej samodzielne, jednak nie ma tak dobrze. Po raz pierwszy twoje dziecko powiedziało nie. Boli? Czujesz złość? Pewnego dnia uświadamiasz sobie, że twoje dziecko to już nie my, ale ty i ono. Coraz częściej obserwujesz go. Patrzysz z boku, jak bawi się z innymi dziećmi. Pomagasz mu rozwiązywać pierwsze konflikty z rówieśnikami. Cieszysz się z jego pierwszych, większych sukcesów. Tych sportowych, plastycznych czy też muzycznych. Coraz częściej myślisz, że czas zwolnić, odpocząć. Muszę cię jednak rozczarować. To nie koniec. Właśnie zaczyna się jego kolejny etap życia. Trudniejszy niż te dotychczasowe. Trudniejszy, bo nie ochronisz go swoimi matczynymi skrzydłami przed całym złem tego świata. Teraz musisz być mądra. Musisz być jego najlepszym przyjacielem, doradcą i nauczycielem. Bardziej obok niż z nim. Musisz być drogowskazem. Dzień dobry. Oczywiście, że znam Przemka. Bardzo miły z niego chłopczyk. A co do szkoły,
to wspólnie z mężem podjęliśmy już decyzję, że nasze dziecko pójdzie do szóstki. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego dziecka. A szkoła jest tuż za rogiem. Po co szukać dalej? Poza tym to szkoła z tradycją. Dopiero co obchodziła 50-lecie powstania. Nauczyciele są doświadczeni. Jest zapewniona pomoc pedagoga i pielęgniarki i z tego co wiem, to jest także psycholog. Świetlica jest otwarta od godziny 7 do 16, także jeśli mi coś ważnego wypadnie, to mogę poprosić panie o pomoc w opiece nad dzieckiem. Zresztą od dłuższego czasu obserwuję szóstkę na Facebooku. Sporo się tam dzieje i to mnie przekonuje. Przepraszam, ale muszę już iść. To do zobaczenia. Miło było mi panią poznać.